W 2018 roku w Polsce najbardziej rewolucyjne zdanie, jakie można powiedzieć, brzmi: mamy prawo odpocząć. Mamy prawo odpocząć i wyjść po 8 dniach z pracy. Setki tysięcy ludzi w Polsce nie mogą sobie pozwolić na to, żeby to powiedzieć, bo kiedy to powiedzą, słyszą, następnego dnia możesz już nie przychodzić. Kiedy to powiedzą, słyszą, kodeks pracy to jest coś, co obowiązuje tylko na papierze. Kiedy próbują się zorganizować, założyć związek zawodowy, to nagle okazuje się, że po ich stronie nie ma nikogo. To jest hańba, że po ich stronie nie ma państwa. To jest hańba, że państwo ich zawodzi. To jest hańba, że prawa pracownicze są traktowane jako prawa drugiej, a często trzeciej kategorii. Prawa, których nie trzeba przestrzegać, bo najważniejsze jest prawo właściciela do zysku. To musi się skończyć. To musi się skończyć. Dużo w Polsce przez ostatnie lata mówi się o praworządności, o państwie prawa, o przestrzeganiu ustaw. Ale kodeks pracy to jest ta właśnie ustawa, która jest łamana chyba najczęściej, najbardziej bezczelny sposób, najbardziej cynicznie ignorowana i z największym przyzwoleniem całej niemal klasy politycznej, od Platformy Obywatelskiej po Prawo i Sprawiedliwość. Robotnicy, którzy ponad 130 lat temu zginęli w Chicago i od których rozpoczęło się święto 1 maja, to jest przede wszystkim historia odwagi. Odwagi, aby upomnieć się o swoje prawa, ale też odwagi, żeby spojrzeć w przyszłość. Żeby zadać sobie pytanie, jak możemy żyć godniej, bardziej jak ludzie. Jak może wyglądać świat tak, żeby był sprawiedliwszy. Ci ludzie, którzy w Chicago i nie tylko w Chicago, ginęli, upominając się o krótszy czas pracy, o wyższe płace, o godność, mieli odwagę myśleć o przyszłości. I dzisiaj jest czas, żebyśmy równie odważnie zaczęli o niej myśleć i mówić także my. 100 lat temu Polska była jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły 8-godzinny dzień pracy. Zmieniło się wszystko od tamtego czasu. Ale nie zmieniło się to, że cały czas pracujemy bardzo długo. I niekoniecznie oznacza to, że jesteśmy przez to bardzo efektywni, bardzo skuteczni. Wręcz przeciwnie, często jest tak, że ktoś zmuszony do bardzo długiej pracy, przepracowany, pracujący pod presją, po prostu pracuje gorzej. To czynienie z pracownika chłopa feudalnego, czynienie z pracownika niewolnika, czynienie z pracownika trybiku w maszynie, które można wykorzystać, a potem po prostu wyrzucić, na dłuższą metę w ogóle nam się nie opłaca. I to jest ta smutna prawda, którą neoliberałowie przez ostatnich 20 kilka lat ukrywają przed polskim społeczeństwem. To nie jest żaden rozwój, to jest tylko wyzysk. Czas to zmienić. Dlatego Partia Razem upomina się o bardzo skromną, ale realną zmianę, która pozwoliłaby ludziom w większym stopniu korzystać z owoców ich pracy. Ta zmiana to skrócenie czasu pracy. Wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy, czyli 7 godzin pracy dziennie. Stać nas na to, żeby skrócić czas pracy. Stać nas na to, żeby skończyć z wyzyskiem. Stać nas na to, żeby przywrócić w Polsce pracodawność. Ale to nie jest jedyna sprawa, o której trzeba mówić dzisiaj, przy okazji święta, które nazywa się Świętem Pracy, ale znaczy Świętem Walki o Prawa Pracownicze. To jest skandal, że cały czas w Polsce miliony ludzi pracują na umowach śmieciowych. To jest skandal, że cały czas zwykła, normalna umowa o pracę w wielu zakładach pracy to jest przywilej, a nie norma. To jest skandal, z którym trzeba skończyć. Minimalna stawka godzinowa nie wystarczy, choć tak się wydaje panu premierowi Morawieckiemu. Trzeba zmian w kodeksie pracy, trzeba zmian w działaniu instytucji publicznych, tak żeby wyrugować umowy śmieciowe. Tak żeby każdemu, kto pracuje, zapewnić rzecz zupełnie podstawową, życiową stabilność. I wreszcie trzecia sprawa, dziś niezmiernie ważna, to o czym mówili już tutaj przed chwilą przedstawiciele różnych grup zawodowych. Mamy w Polsce potężny problem z niskimi płacami. I niestety, jednym z tych pracodawców, którzy traktują pracowników źle, którzy płacą im bardzo marnie,
stało się w ostatnich latach polskie państwo. Hańba! Pracownicy sektora kultury, nauczyciele, pielęgniarki, tę listę zawodów można wymieniać. Listę zawodów, w których zarabia się niewiele więcej niż płaca minimalna. Listę zawodów, w których, tak jak w przypadku nauczycieli, ludzie są zmuszeni do tego, żeby pracować w dwóch, trzech, czterech miejscach naraz, żeby zebrać w ten sposób marny etat. Państwo nie może wyznaczać standardów, które ciągną w dół cały rynek pracy. Państwo powinno pokazywać standardy, których powinny przestrzegać także inne podmioty i pokazywać, że jest w stanie się z nich wywiązać. To, co dzieje się dzisiaj w edukacji, to, co dzieje się dzisiaj w polskich szpitalach, to, co dzieje się w służbie cywilnej, marne płace i nieprzestrzeganie prawa pracy, to jest hańba dla polskiego państwa. Z tym musimy skończyć.